Zawsze chciałem wiedzieć, czy WSK-125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu, zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją WSK i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszajmy! Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się, tak jak w poprzednim, głowicą. Splanuję ją na frezarce CNC, plus moje jakieś tam udoskonalenia. No i zobaczymy. Celuję w stopień sprężania około tam 11 do 1, żeby ten silnik lekko odprężyć, ale spróbujemy zrobić tego squisha, tak jak książka pisze, i sprawdzimy, czy to działa, czy nie działa, czy poprawia, czy nie poprawia. Także co, biorę się do roboty, zobaczycie trochę ujęć z frezowania takiej głowicy, potem zmierzę oczywiście tą głowicę i wyjaśnię trochę pojęcie całego tego squisha. Także zapraszam. Znalazłem taką głowicę bardzo nadającą się do obróbki, ponieważ jest już tutaj skatowana na jakiejś tam szlifierce czy na czymś innym, także nie będzie jej szkoda na pewno. Przygotowałem taki przyrząd specjalny, żeby zamontować tą głowicę na stole frezarki. Także tu są takie szpilki regulowane, które wchodzą w otwory do głowicy. I na środku jest jeszcze jedna szpilka, która dociągnie nam tą szpilkę do stołu. Teraz za pomocą czujnika zegarowego ustawię płaszczyznę tej głowicy do obróbki. Dobra, jak widzimy, jest to dosyć ładnie już ustawione. Dobra, wstępnie zabieliłem powierzchnię, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Teraz obrobię tutaj tą część tego squisha tak naprawdę. Jeszcze nie robiłem tego w ten sposób, także jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jeszcze w międzyczasie założyłem oryginalną głowicę bez uszczelki, żeby sprawdzić, jaki tam jest squish. Odbicie wyszło w ten sposób. I squish wynosi 1,6 mm około. Ta głowica, na której jeździłem, wygląda tak. Tutaj mierząc na boku,
No jest około 3 dyszki gdzieś tam wewnątrz, także najlepiej jak zrobię głowicę, która nie będzie miała żadnego uskoku, tylko squish będzie zaczynał się od razu po płaskiej powierzchni. Zrobiłem także tą pierwszą próbę frezowania, niestety tutaj no, wyszedł mały fuck up. Ale no niestety całe życie się człowiek uczy. Kąt squisha wyszedł bardzo dobrze. Tłok dobrze dolega, nie kiwa się. Niech, że będzie dobrze wyciskało tą mieszankę. O-ring siedzi na miejscu, ale muszę zrobić dyszkę niżej, jeśli chodzi o... Tak, musi być dyszka mniej zagłębiona, żeby się ładnie schował. Ale to była próba. Dobra, mam mniej więcej wszystko już przemyślane, co i jak. Obniżę tą głowicę o 2 mm plus 1 mm uszczelka, także powinienem uzyskać te zakładane 12 cm sześciennych powierzchni. Także zaczynamy obróbkę. Ok, głowica jest obniżona, teraz musimy zrobić poprawny squish bend. Dobra, ostatnie przejścia na frezowaniu tego squisha. Niestety jak przykładam tłok, to się opiera już o śrubę mocującą. Zostało zrobić tylko rowek na o-ring i będziemy zaraz montować. Tutaj jeszcze podpowiem taką jedną małą fajną sugestię, jeśli chodzi o wykonanie takiej głowicy. Robiłem dwa przejścia, najpierw do środka, do samego dołu, a później od nowa jeszcze jechałem i tutaj się zatrzymywałem w tym miejscu przez to i zostawiłem tutaj 0,1 mm wyżej ten występ. Także to będzie taki tak zwany pierścień ogniowy, który będzie doszczelniał metal w metal, a następnie będzie uszczelniał ten o-ring na zewnątrz, nie? Także to jest też bardzo fajna sprawa.
Dobra, głowica jest gotowa. Ściągam, umyję ją trochę i jedziemy. Ok, głowiczka zrobiona. Była frezowana na frezarce CNC, jak widzieliście. No, fajnie to wychodzi, bardzo powtarzalnie, kwestia tylko ustawić to. Ja na co dzień nie pracuję na frezarce CNC, więc no, nie mam takiego skilla, żeby podejść i to wszystko zrobić. Trochę to czasu z tym schodzi, ale i tak lepiej tak niż stać przy manualnej maszynie. Poza tym zawsze można złapać tą wtokarkę przez otwór świecy na trzpieniu. Ale no, jak ja ją zapiąłem, to po prostu tak to chodziło. Trzeba by to jakoś specjalnie ustawiać. Nie chce mi się tego robić. Ustawię sobie na frezarce i mam to z głowy. Teraz tak, do porównania. Oryginalna głowica i nasza przerobiona. Na pierwszy rzut nie za wiele się zmieniło. Jest po prostu obniżona, splanowana o te 2 mm i wstawiony jeszcze dodatkowo o-ring uszczelniający. Jak wspominałem na filmie, ten wewnętrzny pierścień jest 1/10 mm wyżej w stosunku do tej zewnętrznej krawędzi i to on ma za zadanie pełnić taki pierścień ogniowy, który się dociśnie do tulei, będzie przy komorze spalania, następnie o-ring uszczelnia dodatkowo, żeby wszelkie jakieś tam wibracje nie powodowały odkształceń. No i ten, no i powinno to być bardzo ładnie zrobione. O, tu tam na pewno nie uchwycimy, ale o to nam chodzi właśnie, nie? Teraz krótka teoria, jeśli chodzi o głowicę, o ideę samego squisha. Niestety nie jestem jakimś tam wybitnym specjalistą pod tym względem, żeby to wytłumaczyć. Mniej więcej to rozumiem, co mogę, to wam przekażę, ale na pewno mogę odesłać do kanału Patryka Wojtali na Facebooku czy na YouTubie, wrzuca filmy. Bardzo skupia się na tym temacie tego squisha. No i to jest tak w ostatnich czasach bardzo taki dosyć popularny temat. I o co z tym chodzi? W samej tej idei squisha chodzi o to, żeby jeśli tu mamy cylinder, powiedzmy tutaj głowica, tłok, tu świeca. Głównie chodzi o to, że spalanie odbywa się tutaj w komorze spalania, no i ciśnienie się rozkłada na całym tłoku, jeśli mamy taką komorę, powiedzmy jak w romecie. I później właśnie zaczęli robić w ten sposób. Cylinder, tłok i głowica. I głowica właśnie z tym squishem. Tu komora spalania i tutaj to. Chodzi o to, żeby skupić tą energię z wybuchu na mniejszej powierzchni tłoka. Wtedy mamy zysk, po prostu bardziej oddziałowujemy na ten tłok z tego samego spalania, z tej samej objętości. Jeszcze o co chodzi? Tutaj mamy w dosyć dużym powiększeniu. Tu mamy ten kąt squisha, komorę spalania. Chodzi o to, żeby wycisnąć mieszankę z tych najdalszych miejsc z cylindra do komory spalania, żeby ona się sprężyła w komorze spalania, no i całość tej mieszanki, żeby wybuchła. Dlatego ten squish jest tutaj określany, czyli ta odległość między dękiem tłoka a głowicą. Ma to dodatkowe plusy takie, że mieszanka w tych miejscach mocno przyspiesza, a jak przyspiesza, no to wytraca temperaturę i wychładza tłok. Ze squishem też z odległością nie możemy przesadzić, no bo jeśli damy zbyt mało, no to wszelkie rozszerzenia termiczne, gdy już tam się silnik rozgrzeje, wszystko się tam powydłuża, pozmienia wymiary, może nam po prostu kolidować głowica z tłokiem, nie? Ale no właśnie tutaj w temacie głowic jeszcze mamy kształt głowicy, pojemność, no pojemność to głównie. No są tutaj różne metody, różne tam teamy GP i tak dalej, no zjadły na tym zęby. My tutaj trochę działamy po omacku, no robi się jakieś tam głowice, sprawdza co i jak działa. No ja tu dzisiaj doprężę, zobaczymy zaraz jakie z tego wyjdą efekty. Głowica zamontowana. Sprawdzimy teraz, jak jest squish zgniot.
Dobra, jest odciśnięte. No i mamy w granicach tego 1,3 mm, czyli tyle, ile chciałem. Ustawiłem tłok w górnym martwym punkcie. Sprawdzimy teraz, ile wchodzi oleju. Standardowo strzykawka 20 ml. No i weszło 12 ml, tak jak chciałem. Dobra, wykonałem kilka pomiarów dla uzyskania jak najlepszego wykresu. Znaczy powtarzalnego oczywiście. No i zobaczmy, jest tam 14,3 konia. No, charakterystyka jest mniej więcej taka jak ostatnio była. Nadal jest ten dołek. Niestety tego chyba już głowicą się nie skoryguje. Wchodzi jedynie w grę inny wydech. Ewentualnie jeszcze coś tam z dolotem można kombinować. Teraz dodajmy, na tej głowicy mamy sprężanie około 11,5 do 1 i squish mamy tam 1,3 mm, tak jak tam zakładałem. Ogólnie silnik bardzo fajnie chodzi, miękko, nie słychać jakichś tam rzeczy spod głowicy, także to jest na ogromny plus. Teraz dodajmy ten ostatni wykres na tej głowicy od Yamahy DT80. No widzimy, że ta Yamaszka jednak pokazała tutaj lepszy przebieg, dużo lepszy przebieg, no bo tutaj jest, powiedzmy, w tym miejscu mamy różnicę ponad 1,5 newtonometra, także to jest ogromnie czuć podczas jazdy. No także widać, że no tylko tutaj mamy 13,5 stopnia do 1, a tutaj mamy 11,5 do 1. Także no widać, że ten silnik lubi to sprężanie i im więcej, tym byśmy mieli coraz lepszą tą charakterystykę, no ale musimy też zachować umiar. Na takim mocnym sprężaniu mocno dostaje cały układ korbowy, nie? No i zwiększa się temperatura ogólna silnika. Dodajmy jeszcze dla porównania ten wykres, który był na seryjnej głowicy, na której mieliśmy tam 8 do 1 powiedzmy sprężanie. No jest to bardzo, bardzo duża różnica mimo wszystko na tej głowicy doprężonej tutaj, którą dzisiaj robiłem, ale jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli, nie? Także ta głowica jest taka, powiedzmy, pomiędzy, nie? Pomiędzy tą od DT-tki, która jest dosyć już niebezpieczna dla silnika, a ta ma zachowany taki bezpieczny stopień sprężania, no ale wiadomo, ten przebieg już jest lekko gorszy, nie? Jeśli macie jakieś pomysły na głowicę, jaką zrobić, jaką zastosować, to bardzo chętnie gdzieś tam posłucham. No i jeśli coś będzie mądrego, by mi się wydawało, no to chętnie bym to też chciał wykonać i sprawdzić, jak to wpłynie na przebieg mocy.